Kotociaki. Słodkie kotki. A ja najbardziej. Miau, wow. Crackers ma przerwę. Pewnego dnia tatuś powiedział do kotków... Moje kotki, dziś odwiedzimy oceanarium. Zobaczymy wszystkie rodzaje ryb i ośmiornic. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Najpierw posprzątajcie z podłogi kolejkę. Żeby nie doszło do wykolejenia pociągu. Tak, posprzątamy. Cudownie. Tatuś kupi nam bilety przez internet. Zbudowaliśmy taką wielką kolejkę, że nigdy nie skończymy jej sprzątać. Więc zacznijmy od razu. Sprzątanie nie było ulubionym zajęciem Crackersa. Crackersie, możesz odłożyć zwrotnicę do pudła? Dla mnie jest za ciężka. Crackersie, opuściłeś tę ciężką zwrotnicę na łapkę? O, tak, au, tak, opuściłem ją na łapkę. O, bardzo boli, nie dam rady sprzątać. Jasne, jeśli masz ranną łapę, powinieneś się położyć. Jednak leżenie i czekanie było dość nudne. Crackersie! Auć! Musisz leżeć, bo nigdy nie wydobrzejesz. Ale chce mi się pić. Przyniosę ci coś do picia. Jeśli czegoś ci trzeba, to po prostu powiedz, pomożemy ci. Crackersowi spodobało się, że gdy ma obolałą łapkę, wszyscy mu pomagają. Wołał Budynia i Piankę nieustannie. Chciałbym zjeść jabłko. Po namyśle jednak wolę gruszkę. Potem kot w butach zapytał księżniczkę. Jak się masz, Crackersie? Już troszkę ci lepiej? Nie, łapka nadal boli. Może powiemy mamusi? Nie powinniśmy martwić mamusi taką drobnostką. A co jeśli wyśle mnie do szpitala? Może powinniśmy przyłożyć lód do łapki. Tylko nie to! Mógłbym się od tego lodu przeziębić. Haciu! Gdybyśmy mieli wehikuł czasu, moglibyśmy go użyć... I Crackers nie zraniłby się. Ale wehikuły czasu wcale nie istnieją. Łapka wydobrzeje i bez tego, ale jeszcze nie teraz. Myślę, że kreskówki mogłyby mi pomóc. Patrzcie, kotki, właśnie wydrukowałem bilety do oceanarium. Tatusiu! O, Rety, wygląda na to, że wasz tatuś miał kolizję z lokomotywą. Stłuczenie nie jest mocne, ale tatuś nie może prowadzić auta. Dlaczego nie posprzątaliście, jak was prosiliśmy? Sprzątaliśmy, ale Crackers upuścił zwrotnicę na swoją łapkę. Więc zaczęliśmy się nim opiekować. Tak naprawdę wcale nie upuściłem jej na łapkę. I wcale mnie ta łapka nie boli. To dlaczego powiedziałeś nam, że cię boli? Najpierw dlatego, że nie chciało mi się sprzątać, ale potem spodobało mi się, jak się mną opiekujecie. To twoja wina, że nie pojedziemy dziś do akwarium, bo tatuś zranił nogę na kolejce. Naprawdę bardzo mi przykro. Nadal możemy jechać, ja mogę was zawieźć. A Crackers już nigdy się tak nie zachowa, prawda, synku? Tak, już nigdy, obiecuję. Przepraszam, tatusiu. Wiem, co możemy zrobić. Zanim wyjdziemy, musimy posprzątać resztę kolejki, żeby już nikt się nie potłukł. Ale fajnie! Miau, 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 miau. Crackers dobrze zrobił, że się przyznał. I teraz wie, że lepiej pomagać, niż myśleć tylko o sobie. Silna wola. Pewnego dnia tatuś upiekł pyszne babeczki. O! Alarm pyszności!
Poczekajcie, najpierw muszą ostygnąć. Zjecie babeczki za chwilę, po kolacji. Po kolacji? Ale do kolacji jeszcze strasznie długo. No to musicie użyć nieco silnej woli. Silnej woli? A co to? Silna wola pomaga nam wytrwać w decyzji, którą podjęliśmy, nawet jeśli to ciężkie i wcale nie mamy na to ochoty. Jak to, żeby nie zjeść babeczek przed kolacją? Jeśli je zjecie, stracicie apetyt. Zagramy w pewną grę. Kotek, który nie zje babeczki przed kolacją, dostanie nagrodę. Nagroda? Ale świetnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! W takim razie umowa stoi. Ale ja chcę po prostu pyszną babeczkę. One pachną obłędnie. Krakersie, musisz użyć swojej silnej woli. Może zagramy w szachy? To odciągnie twoje myśli od babeczek. Albo weź koto robota i pobaw się z pianką. Zaraz do was wrócę. Chyba zaniosę je do kuchni. Tam nie będą nikogo kusić. Krakersie! Słuchajcie, mam świetny pomysł. Wyjdźmy wszyscy troje na dwór. Tam nie ma babeczek. Cześć wszystkim, mam niespodziankę. Moja mamusia upiekła te piękne i pyszne babeczki. Częstujcie się. Krakersie, nie! Pamiętaj o swojej silnej woli. Przecież obiecaliśmy mamusi, że nie zjemy żadnej babeczki przed kolacją. No tak, ale to nie są babeczki z naszego domu. Ale jeśli zjemy je teraz, nie będziemy głodni w porze kolacji. Pamiętaj o silnej woli. Chodź, wracamy do domu. Babeczka! Pyszna babeczka! Może Krakers jest naprawdę głodny? Dajmy mu banana albo coś takiego. Zobaczcie, jakie są mięciutkie. A do tego na pewno pyszniutkie. Oddaj te babeczki! Nie, ja je chcę! O nie! Zjadłeś je wszystkie? Kotki, co się stało z babeczkami? Widzę, że nie przestrzegaliście reguł gry. Naprawdę staraliśmy się pamiętać o silnej woli. Ale koniec końców zupełnie nam nie wyszło. Nie zjedliśmy babeczek, to znaczy, że wygraliśmy. Orety, myśleliśmy, że je zjadłeś. Marzyłem o nich cały dzień, ale potem zrozumiałem, że chcecie je zjeść tak samo jak ja. Chciałem wam pomóc i schowałem je. Nauczyłam się czegoś ważnego. Jeśli nasza trójka zawsze będzie sobie pomagać w trudnych chwilach, to razem możemy zrobić wszystko. Masz rację, pianko. I ponieważ cała trójka świetnie się spisała, dostaniecie wspaniałe nagrody. Uszyłam wam specjalne koszulki, żeby każdy wiedział, że macie naprawdę silną wolę. Ale piękne! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Super! Chciałbym spróbować tak jak wy sprawdzić swoją silną wolę. Ja też chcę! Ale najpierw zagrajmy w berka! Nabierzemy jeszcze większego apetytu! Kotki nauczyły się, co to jest silna wola i że dużo łatwiej jest im wytrwać, gdy sobie nawzajem pomagają. Kocie kłótnie. Pewnego dnia tatuś przyniósł kotkom grę planszową. Spójrzcie, co tu mamy! W tę grę, kochani, może grać kilka osób naraz. Żadne z was nie będzie się nudzić. Mamusia i tatuś muszą coś załatwić, ale wy możecie już zacząć grać. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Dobra, ja zaczynam. Ale Krakersie, ty zawsze zaczynasz, chociaż raz ja chcę. Wcale nie, ja nigdy nie zaczynam, ja chcę. Jestem szybszy, więc ja powinienem. Ja zaczynam. A?
Żaden kotek nie chciał ustąpić drugiemu. Juhu, ale super! Teraz wasza kolej. Mam tego dość. Wcale nie mam już ochoty z tobą grać. Ja też nie. Więc to tak? W takim razie ja nie chcę grać z wami i idę na dwór pograć w piłkę. Kotki myślały, że będą się lepiej bawić bez rodzeństwa. Będę miała mnóstwo czasu na szycie sukienek dla moich lalek. Zaprojektuję własną kolekcję i wszyscy będą nią przezachwyceni. A ja zostanę znaną projektantką. Ha! W końcu mogę się poświęcić nauce, badać fajne rzeczy jak rośliny czy grzyby. Kiedyś wyruszę w świat i odkryję mnóstwo niesamowitych rzeczy. A. Wreszcie mam czas na piłkę nożną. Będę kapitanem znanej drużyny i wygram z nią Mistrzostwa Świata. I dostaniemy trofeum. Ojej. Ale kotki szybko zrozumiały, że czegoś im brakuje. O, szkoda, że Crackers i Budyń tego nie widzą. Tak. Chciałbym dzielić moją radość z bratem i siostrą. Świętowanie z Budyniem i Pianką byłoby takie super. Miau, wow, miau, wow. Miau, wow, miau, wow. Miau, wow, miau, wow. Pianko, co robisz? O, nic, chciałam tylko rzucić okiem na tę grę. O, dobrze się sami bawicie? Jasne, jest super. Najlepiej na świecie. Ja też się bawię jak nigdy. A? Kotki A? Przyszedł odwiedzić A? Borys. Kto tam? Borys! Cześć, Borys! Cześć wam! Borysie, zagrasz ze mną w grę? Nie, zagraj ze mną, Borysie. A najlepiej będzie, jak zagrasz ze mną. Dlaczego nie zagramy wszyscy razem? Zdecydowaliśmy, że już nigdy razem nie zagramy. Bo ktoś zawsze chce być we wszystkim pierwszy. Albo ktoś o wszystko się obraża. Ciągle się kłóciliśmy. Ja nie mam żadnego rodzeństwa, więc przyszedłem pograć z wami, ale się kłócicie. Borysie, nie wychodź! Zagramy razem i nawet możesz zacząć pierwszy. Ja też mogę, mam dosyć siedzenia samemu. Ja też, mam świetny pomysł. Powinniśmy przestać się kłócić i razem zagrać w tę grę. Oho, widzę, że wciągnęła was gra. Macie jeszcze miejsce dla dwóch graczy? Tatuś i ja bardzo chętnie zagramy z wami. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki zrozumiały, że nie jest ważne, kto jest pierwszy lub kto wygrywa, jeśli przyjaciele i rodzina są razem. Przeziębienie. Pewnego dnia mamusia się przeziębiła i leżała w łóżku. Wasze śniadanie, kotki. O, zaniosę mamusi owsiankę, miód i cytrynę. Biedna mamusia, bycie chorym wcale nie jest fajne. Mam nadzieję, że szybko wydobrzeje. Możemy jej w tym pomóc. Może zrobimy dla niej coś miłego? Oj tak, w ten sposób przepędzimy przeziębienie. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kiedyś dziadek mówił, że śmiech jest najlepszym lekarstwem. Jeśli mamy ją rozśmieszyć, przebierzmy się za klauny. Tak się będzie śmiała, że od razu jej się poprawi. Termofor, żeby ci łapki nie zmarzły. A tu masz miodek z cytryną. Dziękuję, kochanie. Kotociaki prezentują najśmieszniejsze przedstawienie na świecie. Z dodatkiem śmiecholekarstwa.
La 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 la. Mamusia raczej kiepsko się bawi. Kotki, idźcie się pobawić do swojego pokoju. Nie możecie być teraz blisko mamusi, żeby się od niej nie zarazić. To jak mamy jej pomóc, skoro nie możemy być z nią w jednym pokoju? Możemy zagrać dla niej koncert na zewnątrz. Świetnie! Słyszałem, że muzyka poprawia samopoczucie. Deszcz przestał padać, więc kotki były gotowe zacząć koncert. Raz, dwa, trzy, zaczynamy! Kochanie, co to za dziwny hałas? Kotki, możecie proszę znaleźć inne miejsce do prób? Mamusia potrzebuje ciszy i spokoju. Jak mamy sprawić jej przyjemność, skoro nas nie widzi ani nie słyszy? Możemy upiec pyszne ciasto i zanieść jej. Ale przecież my nie umiemy piec ciasta. Wiele razy widziałem, jak tatuś to robi. Na pewno potrzebujemy jajek. I mąki, prawda? Kotki, co tu się stało? O, rety! Chcieliśmy upiec dla mamusi ciasto. Żeby poczuła się lepiej i żeby przeziębienie minęło. Dziękuję wam, że tak chcecie pomóc mamusi, ale wystarczy być cierpliwym i dać jej czas na wydobrzenie, a ja już się odpowiednio nią zaopiekuję. Szkoda, że nie możemy sprawić, żeby słońce dla niej wyszło. Właśnie, mamusia lubi, kiedy słońce świeci. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Kochanie, spójrz, słońce wychodzi. Zobacz, jakie piękne słońce zrobiły dla mnie nasze kotki. To naprawdę bardzo pomaga. Od razu czuję się dużo lepiej. Mamusia poczuła się lepiej i tatuś pozwolił kotkom ją odwiedzić. Mamusia! Jak się czujesz, mamusiu? Już mi dużo lepiej. Moje kotki bardzo mi pomogły. Odrobina odpoczynku i od razu czuję się zdrowsza. Ale super! Miau, 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 miau! Kochanie, teraz ty wskakuj do łóżeczka. Moja kolej zaopiekować się tobą. Narysujemy ci tęczę i wyzdrowiejesz. Kotki nauczyły się, że na przeziębienie najlepszy jest odpoczynek i odrobina kotkowego słoneczka. Niespodzianka. To było święto. Narodowy Dzień Kota. To dzień, w którym rodzice dają swoim małym kotkom prezenty. W tym roku dostaniecie jeden duży prezent, którym się podzielicie. Jeden, ale za to niesamowity! Dostaniecie prezent wieczorem. Bądźcie cierpliwi, to niespodzianka. Niespodzianka! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki nie mogły się już doczekać wieczoru. Patrzcie, wielka ciężarówka coś przywiozła. Coś ogromnego! Rety, to pudło jest ogromne, a w nim jest nasz prezent! Tak? Mamusia mówiła, że to będzie duża niespodzianka. To pudło jest tak wielkie, że pomieści cały zestaw encyklopedii roślin. Nie, jest tak wielkie, że pomieści części do statku pirackiego. Ręce na ster! Może to wielki instrument muzyczny, na przykład piękna harfa? Pudło jest tak wielkie, że może pomieścić prawie wszystko. Nie dowiemy się, co w nim jest, aż do wieczora. Nie dam rady czekać tak długo. Chodźmy już teraz zajrzeć, co jest w pudle. Rodzice powiedzieli, że to niespodzianka na Dzień Kota. Możemy udawać zaskoczonych, kiedy otworzymy je wieczorem.
Dobrze, ale rodzice pewnie gdzieś schowali to pudło. Musimy być super sprytni, żeby je znaleźć. Kotki przeszukały cały dom, ale nigdzie nie znalazły pudła. Gdzie mogli ukryć takie pudło? Szukaliśmy już wszędzie. Ale nie tutaj. O! Szybko otwórzmy je! Ale niespodzianka. Myślicie, że rodzice chcą nam udekorować pokój tą przeogromną wazą? Ale ona będzie nam przeszkadzała. Ale nadal musimy udawać zaskoczonych, kiedy otworzą pudło wieczorem. Inaczej zawiedziemy mamusię i tatusia. Kotki, nadszedł czas na wasz prezent. Wasza wielka niespodzianka czeka w pokoju. Ciekawi, co to jest? Hurra! Hurra! Niespodzianka! Podnieście pudełko. Chcę widzieć wasze miny, jak zobaczycie zawartość. Nie wiem, czy potrafię udawać szczęśliwego i zdziwionego. Wiemy, że w tym pudełku jest ogromna waza. Nie wytrzymaliśmy i zajrzeliśmy do środka wcześniej. Przepraszamy, że wszystko zepsuliśmy. Proponuję mimo wszystko tam zajrzeć. Może jednak coś was zaskoczy? Ale super! To magiczne miasto z zegarem! Które świeci w ciemności. Dlatego chcieliśmy dać go wam wieczorem, żebyście zobaczyli go w całej okazałości. Kupiliśmy to jakiś czas temu, a waza jest prezentem dla babci. Ale pudło po wazie jest akurat w takim rozmiarze, żeby schować w nim wasz prezent i żeby niespodzianka się udała. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki spędziły wspaniały wieczór z rodzicami, świętując Dzień Kota. Teraz już wiedzą, że warto czekać na niespodzianki. Wersja polska na zlecenie Nickelodeon Polska Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Adam Pluciński, Artur Pątek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak, Izabela Bukowska i inni.